Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy recenzję wędrówek z dinozaurami historii naturalnej, której autorem jest sam Tim Haines. W każdym razie zapraszam do oglądania. W książce możemy się dowiedzieć o takich dinozaurach jak roślinożerny diplodok, łagodny iguanodon, czy krwiożerczy tyranozaur rex. O, tutaj mamy tyranozaura rexa. Oczywiście mamy również wiele ciekawostek, takich jak dynastia dinozaurów. Spójrzcie, tutaj są gady. I to przebiega ewolucja. Mamy takie dinozaury jak torozaur, anatotytan, iguanodon, ankylozaur, brachiozaur, diplodok czy tyranozaur rex. Mamy również anatomię u dinozaura. Tutaj mamy zdjęcie polakanta. Z kolei tutaj mamy rośliny, które były w czasach dinozaurów. Oczywiście książka przedstawia wiele fascynujących, ma w sobie wiele ciekawych obrazów. Tutaj mamy bohaterów odcinka, takich jak diplodok, brachiozaur, stegozaur czy allozaur. Oczywiście w książce jest wiele pomyłek. Na przykład, że ornitolest ma tutaj grzebień i nie ma piór. Albo że... Czekaj. Ale za to mamy... O, tutaj spójrzcie, jaki piękny obrazek z kryptoklidami. Widzicie, jaki piękny? Z kolei, co najbardziej mnie wkurza, to rozmiary Liopleurodona. W rzeczywistości Liopleurodon miał 7 metrów i ważył tonę, a nie był wcale wielki jak płetwal błękitny, jak to przedstawili w filmie. Ale co muszę, czym muszę się pochwalić, to, że oczywiście obraz tych pięknych diplodoków. Ten majestatyczny roślinożerca, który żył w okresie jurajskim. No dobra, zatem pora przejść do filmu. Koniecznie Wam polecam film Wędrówki z dinozaurami, jeżeli chodzi o serial. Tutaj mamy oczywiście serial oryginalny, taki jak ten, odcinki. Nowa krew, Czas tytanów, Okrutne morze, Pod skrzydłami olbrzymów, Duchy milczących kniei czy Śmierć dynastii. No dobra, spakujemy to, albo może nie. A teraz odcinki specjalne. Ballada o wielkim Alu, Pazur olbrzyma, Kraina gigantów czy Wędrówki z potworami, zanim przywędrowały dinozaury. Oczywiście mamy też wersję próbną z 2000 roku. Tutaj widzimy iguanodony i T-Rexa. Oczywiście polecam Wam książkę, jeżeli chcecie koniecznie przeczytać tę oto piękną, oczywiście, lekturę. To idealna lektura na deszczowy dzień. A ja się z Wami żegnam. Do widzenia. Cześć.